Stadion Olimpijski w Kijowie zmienił się od ostatniego razu, kiedy tu byłem. Jeszcze wówczas był placem budowy. Teraz już jest, stoi 63 tysiące widzów, więcej niż nas, nasz narodowy. Z zewnątrz można się kłócić, czy ładniejszy, ale wewnątrz bieżnia. Zupełnie niepiłkarskie rozwiązanie na Euro 2012. Ten narodowy jest górą, a trwa już właściwie ceremonia losowania Euro 2012, którą poprzedziła ceremonia ujawnienia oficjalnej piłki Euro 2012. Robocza nazwa Tango 12. Liczę, że jeszcze się zmieni. I nie wiem, w nazwie będzie coś z sokołem. Tak wygląda piłka, a zobaczcie, prezentuje ją Rafał Murawski, przedstawiciel reprezentacji Polski i trener mistrzów świata Vicente Del Bosque. Dla mnie jest to zestaw dość szokujący, no bo pamiętacie, co się zdarzyło, kiedy ci panowie ostatni raz spotkali się ze sobą, to znaczy, kiedy ostatni raz spotkała się reprezentacja Polski i reprezentacja Hiszpanii, skończyło się to 0-6. Ten trzeci pan to jest prezes Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. No, ale najbardziej kompetentny jest tu Rafał Murawski, który piłkę bardzo chwali. No, oczywiście na Euro będziemy grali troszeczkę mniejszą, ale z tych, które tutaj widzimy, a jest tam i Europa, z którym ostatnio graliśmy, i Roteiro z Portugalii, srebrna kula. Muszę przyznać, że Tango 12, które oby się nazwało jakimś sokołem milenium, jest ładną piłeczką. A stadion z wewnątrz wygląda tak. Tell us, what is the effect of winning the UEFA Euro has had on the Spanish nation? Dígame, por favor, cómo influyó a la nación española el facto de que España ganó el título en 2008. O czym oni mówią? O czym oni mówią? Tak. Cały czas po hiszpańsku. No i kto jest? Na Del Bosque chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby ocenić takie rzeczy. Skromniś. Oczywiście nie powie, że Hiszpania. Rozmawiałem z ekipą TVP, która twierdzi, że pierwszy słyszy o jakimś embargu. Właśnie, bo kontrowersje są. Czy jest embargo? Czy wolno nam tą piłkę pokazać dopiero wieczorem, po ceremonii? Ale przecież zdjęcia są już w internecie. No i niektórzy koledzy mówią, że nic takiego nie słyszeli. Że nie wolno pokazać piłki teraz. Jeszcze raz. Rafał Murawski, Vicente Del Bosque. No, na Euro 2012 obaj panowie spotkają się najwcześniej w ćwierćfinale. ¿Cuáles las expectaciones y